Witam serdecznie, Lech Pilarski. 33. Pułk Piechoty był nieodłącznie związany z Łomżą. Tu rozpoczęło się jego formowanie jeszcze z rozkazów Rady Regencyjnej 30 października 1918 roku. I tu zaczął się epilog pułku broniącego miasta, a później 13 września już w okolicach Andrzejewa oddział przestał istnieć. O tej historii rozmawiamy dzisiaj z emerytowanym podpułkownikiem Henrykiem Pestką. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Ciekawe są losy pułku, bardzo mocno związanego z ziemią łomżyńską. Powstawał, tak jak wspomniałem, na początku II niepodległości. Pozyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Tak jak pan wspomniał, dekretem Rady Regencyjnej przystąpiono do formowania Narodowej Armii i otworzono wówczas 10 okręgów generalnych, w tym okręg warszawski. W okręgu warszawskim znajdowało się kilkanaście podokręgów. Jednym z nich był podokręg łomżyński, na czele którego stanął 41-letni podpułkownik Górnictwa Kapliński z byłej armii generała Dobormuśnickiego. 13 listopada otrzymał on polecenie utworzenia Łomżyńskiego Pułku Piechoty, do którego natychmiast przystąpił wraz ze swoim sztabem. I pułk ten był tworzony głównie w oparciu o zaciąg ochotniczy, ale proces ten przebiegał niezadowalająco i w rezultacie wcielono do niego 29 listopada pododdziały polskie organizacje wojskowe, które działały na terenie, powiedzmy, do dzisiejszego tutaj terenu łomżyńskiego. I weszło w skład jego 5 kompanii łomżyńskich, 2 z Kolna i po jednej z Wysokiego Mazowieckiego i ze Szczuczyna. I 18 grudnia w Łomży powstało połączenie oddziałów Polskiej Organizacji Wojskowej i Polskiej Siły Zbrojnej i komendant powu łomżyńskiego, ówczesny podchorąży Marian Fryderyk, późniejszy pułkownik, złożył władzę w ręce właśnie tego pułkownika Bronisława Kaplińskiego. Można więc przyjąć tę datę jako datę narodzin pułku, który w ten sposób rozpoczął swój żywot jako jednostka i taktyczna, i administracyjna. I otrzymał on umowną nazwę łomżyńską z racji zorganizowania go na tej ziemi i z ochotników w niej zamieszkałych. I liczbę 33. No i tak można powiedzieć było, jeśli chodzi o narodzenie tego pułku. No i pierwsze zadanie, jakie pułk otrzymał, żołnierze tego pułku, to między innymi ochrona granicy, która znajdowała się niedaleko, w pobliżu Białegostoku, bo na Narwi kończyła się niepodległa ojczyzna, natomiast po drugiej stronie były tereny okupowane jeszcze przez wojska niemieckie. Z tym, że pułk w tym okresie liczył 2 bataliony. Pierwszym dowodził 36-letni wówczas podpułkownik Edwin Ernst, a drugim komenderował 7 lat młodszy kapitan Stefan Kosecki. Postać, która tam dosyć mocno była później związana z pułkiem, między innymi jako dowódca dywizji 18. I już w Sylwestra 1918 roku na front galicyjski, na odcież oblężonemu Lwowu, wysłana została kompania ochotników z pułku. No nieznane są dalsze jej losy. Udało mi się tam co prawda dotrzeć do pewnych informacji, między innymi, że dowodził nimi kapitan Wenda z pułku białostockiego. To jest oczywiście w tej mojej monografii tam zawarte. No oprócz tego, tak jak pan wspomniał, pozostałe 4 kompanie obsadziły linię demarkacyjną na granicy niemieckiej. Z tym, że tutaj jest taka ciekawostka, że jedna kompania 7 zamknięta w rejon Kolna, a 8 pod Szczuczyn. I prawdopodobnie ta po krótkiej walce, jak tam wyczytałem, zajęła w lutym twierdzę Osowiec. No ale ponieważ Osowiec nigdy nie został zdobyty w walce, to podejrzewać należy, że widocznie się dogadali się z Niemcami i ci opuścili bez walki tę twierdzę. Później oczywiście wojna polsko-bolszewicka. 29 czerwca 1919 roku pułk złożył przysięgi i otrzymał sztandar od miejscowego społeczeństwa. A 1 sierpnia na front eszelonem wyjechał 1 batalion, a nazajutrz 2 i 3, które po dotarciu do Baranowicz rozeszły się. 2 i 3 naruszyły na Młodzieżno i dalej posuwał się ku Dźwinie wraz z frontem, natomiast tamten 1 batalion działał samodzielnie. I dopiero ofensywa Rosjan w 20 roku zmusiła Wojska Polskie do odwrotu. To znaczy jeszcze przedtem oczywiście toczyły się walki, bo to by trzeba było tutaj, nie wiem, parę godzin rozmawiać, bo każdy pododdział walczył w innym kierunku z kim innym
i różne były wyniki tych pojedynków. W każdym razie polska ofensywa dotarła aż do Dźwiny, gdzie w okresie zimowym nastąpił jak gdyby rozejm z obu stron i tamte walki tylko polegały głównie na jakichś tam wypadach na stronę przeciwnika, złapaniu jeńców, jakimś ostrzeliwaniu się tam kurzłotrwałym. W wyniku kontrofensywy Rosjanie podeszli pod Warszawę i siłą rzeczy pułk musiał... musimy skracać tę historię. Nie dysponujemy tak dużą ilością czasu. I właśnie była ta kontrofensywa, pododdziały pułku znalazły się tutaj na naszym terenie. Tak, Białystok, później tutaj te tereny Wysokiego Mazowieckiego, i później znalazły się właśnie pod Warszawą, gdzieś około 11 kilometrów od warszawskiej Pragi, miejscowości Wieś Ostów. Tutaj w dniach 13-14 sierpnia wraz z innymi jednostkami stoczył zacięte walki, zmuszając Rosjan do odwrotu. Co prawda okupił to dużymi stratami, szczególnie jeśli chodzi o rannych, bo około 250 rannych żołnierzy zostało, 7 zostało zabitych. No i ten dzień 14 sierpnia został przyjęty przez pułk jako dzień święta pułkowego. Oczywiście zwycięstwo w bitwie warszawskiej, słynny manewr, kontrofensywa, wypieranie tak. Rosjan na granicę ryską. Z tym, że tutaj, jak wspomniałem, pułk tylko zakończył te swoje walki pod Osowem, a później przeszedł jakby na leże takie tam od celu odpoczynku i uzupełnienia strat młodym rocznikiem. I wówczas właśnie ruszył z kolei na front południowo-wschodni na Ukrainę, tocząc z powodzeniem szereg zwycięskich pojedynków, między innymi zdobywając kilkanaście miast, miasteczek znanych z naszej historii na Kresach i zmuszając Rosjan do odwrotu i kończył swoje działania 18 października 1920 roku w Lubarze, miejscowość Lubar, by objąć linię demarkacyjną ustanowioną wówczas między Polską a Rosją i z której odszedł 21 marca i wrócił do Łomży, 22 roku. I pojawił się w Łomży i tutaj zaczęło się pokojowe funkcjonowanie tak 33 pułku. Tutaj nastąpiło 16 lat spokojnego szkolenia kolejnych roczników żołnierzy. Codziennie w koszarach na placu ćwiczeń na Krasę, tak aż tutaj pod Łomżą teren takiego poligonu był. Stale podnosząc poziom wyszkolenia, między innymi dzięki coraz lepszemu uzbrojeniu, nasycaniu go techniką, chociażby samochodami, które zaczęły stopniowo zastępować wszechobecne konie. No i podnoszeniu oczywiście wiedzy kadry w ćwiczeniach sztabowych, na kursach specjalistycznych i przybywaniu młodych podporuczników po szkole oficerskiej, którzy już tam mieli pewne doświadczenie, że tak powiem, jeśli czy wiedzę taktyczną. W tym okresie czasu pułk dwukrotnie wyruszał na ćwiczenia zimowe, krótkie tam tygodniowe i później na obóz letni, trwający około miesiąca, który kończył się zawsze udziałem w manewrach. Taki obóz letni od 1926 roku głównie był organizowany w Czerwonym Borze, tutaj niedaleko Łomży, między Łomżą a Zambrowem. No i dużą wagę w tym okresie przywiązywano do krzewienia postaw patriotycznych żołnierzy szeroko pojętej kultury. W jednostce istniała orkiestra, która praktycznie w każde święto i dni wolne tutaj dla mieszkańców grała koncerty. Istniał teatr żołnierski, krzewiono czytelnictwo, likwidowano analfabetyzm, bo dużo żołnierzy w tym okresie było po prostu nie posiadało żadnego tam wykształcenia. Utrzymywano więzi ze społeczeństwem. No i bardzo mocno rozwinięty był sport. Drużyna pułku kilkakrotnie zdobywała, można powiedzieć, Mistrzostwo Wojska Polskiego w chodzie, w marszach. Była bardzo doskonale przygotowana. No z takich ważniejszych wydarzeń w tym okresie międzywojennym, no to by trzeba było tutaj wymienić 30 sierpnia 25 roku, kiedy zawręczono chorągiew przez prezydenta ówczesnego Stanisława Wojciechowskiego. Pułk brał udział w przewrocie majowym po stronie Józefa Piłsudskiego i w 29 roku ustanowiona została odznaka pułkowa. Powróciłbym do 1926 roku, zamachu majowego, ze względu na to, panie pułkowniku, że doszło do niesamowitej sytuacji, albowiem pod Warszawą spotkali się żołnierze 33 pułku i 71 pułku. 33 pułk był za marszałkiem, natomiast żołnierze 71 byli za prezydentem. Tak jest.
Ale na szczęście do walki nie doszło. Nie doszło, dlatego dzięki negocjacjom, rozmowom przekonano tamtych, żeby zrezygnowali z wartobójcze walki, no i tamci wycofali się, że tak powiem. Nie? Łomżyniacy wrócili do Łomży, a Zambrowiacy wrócili do Zambrowa. To znaczy Łomżyniacy jeszcze wzięli udział w defiladzie tam zwycięskiej, bo później była defilada wszystkich tych pododziałów, znaczy pułków, które walczyły o zwycięstwo marszałka. Tak, tak, tak. Natomiast 71. Pułk powrócił do swoich koszar w Zambrowie. Mówiłem, że w 29. została ustanowiona odznaka pułkowa. Ona była nadawana zawsze w dniu święta pułkowego wyróżniającym się żołnierzom, a pierwszą odznakę numerem pierwszym została wręczona marszałkowi Piłsudskiemu. Tylko że akurat go nie zastano, delegacja pułku, która tam pojechała, nie została marszałka, tylko wpisała się do księgi specjalnej właśnie. Został ślad po tym. No w 30 roku pułk przeszedł na nową organizację, tak zwanych typu drugiego wzmocnionego, otrzymując od tej pory co roku około 845 rekrutów. Na czas wojny był on przeznaczony do rzutu pierwszego mobilizacyjnego i to charakteryzowało się tym, że w okresie zimowym posiadał dwa bataliony starszego rocznika i batalion szkolny, a w okresie letnim trzy bataliony strzeleckie. Jego stan był pułków typu pierwszego około 400 do 700 żołnierzy. A ogółem liczył około 1900 podoficerów, szeregowców i 78 oficerów. I wtedy w tym pułku powstały takie pododdziały jak pluton artylerii pułkowej, pluton łączności, pluton kolaszy, który służył głównie do prowadzenia rozpoznania i przenoszenia meldunków, pluton zwiadu konnego, pluton pionierów i trzy bataliony strzeleckie. I w 1938 roku też do tego okresu pokojowego staraniem pułkownika Stanka, który objął dowództwo po pułkowniku Stanisławie Raganowiczu, który na drugie imię miał Marian, ale zawsze mówił, że jest Marianem, uzyskał miano strzelców kurpiowskich. Ale ta nazwa raczej nie przyjęła się, no bo zbyt krótki okres czasu, później wojna i także chyba wiele osób wiedziało, że takie miano ten pułk. Panie pułkowniku, przejdźmy teraz do działań pułku w 1939 roku we wrześniu, dlatego że żołnierze tego pułku zapisali bohaterską kartę, szczególnie w obronie Nowogrodu. Tak, zgodnie z planami operacyjnymi Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narw, 33. pułkowi wyznaczono obronę odcinka o długości 65 km od Rogatek, można powiedzieć, Ostrołęki, aż po miejscowość Rudki. No, zadanie to po wielokroć przekraczało normę taktyczną, która dla pułku wynosiła 5 km, więc to można wyobrazić 65 km, a tutaj 5 km. No i pułkownik Stanek, który w tym czasie dowodził pułkiem, trafnie przewidywał, że Niemcy w wypadku ataku uderzenie skoncentrują na przeprawę na Narwi w kierunku Nowogrodu i Łomży i dlatego postanowił skupić 2/3 swoich sił między tymi miastami. Wydzielił 3 odcinki oporu, Nowogród, Jednaczewo i Łomża, a pozostałe rejony miały być jedynie dozorowane. Najlepiej tutaj założył przystosowany do obrony był ten odcinek Nowogród-Szablak, chociażby z tego powodu, że teren był zabagniony, wijąca się tutaj za kolami Narew również stwarzała jakieś dogodne warunki obrony. Ponad ten wysoki brzeg, dochodzący do 50 metrów i dający wgląd czy obserwację w przedpole przeciwnika oraz organizacja systemu ognia, szczególnie 18 schronów bojowych, które tutaj się znajdowały, powodowały, że ten teren był trudny do zdobycia. I pojawili się Niemcy około 7 września. No właśnie, dlatego że tutaj są pewne rozbieżności. Jedni mówią 6, drugi 7, ale pułkownik Stanek twierdzi, że 7. Była próba sforsowania właśnie Narwi na odcinku tutaj bronionym przez trzeci batalion majora Józefa Sikory. I kiedy Niemcy już tutaj starali się przedostać na drugą stronę, zasadzony został w ostatniej chwili most, który uniemożliwił przekroczenie po tym moście wejścia do Nowogrodu. Jednocześnie toczyły się walki na przedmościu Łomża, który był broniony przez forty 1, 2, 3 w Piątnicy i w Czarnocinie. Również można powiedzieć, że w tym okresie czasu do 10 to i Nowogród, i ten przedmościu Łomża
Największe nasilenie walk było właśnie w tym rejonie. 8 września Niemcy zastosowali lotnictwo nad Nowogrodem, głównie nad Szablakiem. Istne piekło się odbyło tam na tym terenie bez przerwy. Bombardowanie terenów, znaczy obiektów obronnych pułku. W każdym razie te wszystkie natarcia zostały odparte i dopiero 9, kiedy Niemcy zdobyli przyczółki właśnie na lewym brzegu Narwi, nastąpiło wycofywanie się już 10 września była próba odbicia Nowogrodu między innymi siłami 42 pułku, tam nie różnymi, ale już po prostu w tym czasie jednostki 33 pułku wycofywały się do miejsca dyslokacji, w tym czasie do Czerwonego Boru, ponieważ ówczesny dowódca dywizji, pułkownik Stefan Kosecki, właśnie wydał polecenie oderwania się od nieprzyjaciela i skoncentrowania się w Baczach Mokrych. Jedynie trzecia kompania pierwszego batalionu jeszcze do południa, 12 września, pozostawała na południowym brzegu Narwi z zadaniem ewentualnej osłony wycofujących się pododdziałów. I można powiedzieć, że tym samym dobiegła końca obrona linii Narwi przez 33 pułk, który chlubnie wykonał swoje zadanie. No a główną tutaj według mnie przyczyną czy powodem tych cofania się była słaba łączność przewodowa pomiędzy poszczególnymi ośrodkami dowodzenia. Nieaktualne rozkazy, gdy sytuacja już ulegała zmianie, bezkarnie działające lotnictwo, no i przewaga środków ogniowych i żywej siły nieprzyjaciela. Tak można powiedzieć, że do 10 września trwała ta walka w obronie właśnie tutaj postawionego zadania obrony tej linii Narwi. To był ten pierwszy okres działań we wrześniu 1939 roku pułku. No i potem nastąpiło wycofywanie się z Czerwonego Boru w stronę Zambrowa, a później Andrzejewa i tam w okolicach Andrzejewa doszło do bardzo krwawych starć. To znaczy 11 września pułk otrzymał polecenie pójście na pomoc 70. pułkowi piechoty, 71. pułkowi piechoty Zambrowa. I wtedy pułkownik Kosecki właśnie postanowił wzmocnić uderzenie 33. pułkiem i otrzymał pułkownik Stany, który w tym czasie był w Czerwonym Borze, z siłami, którymi dysponował, a udało mu się zebrać około 250 strzelców i pluton pionierów bronią maszynową i tam kilka działek kompanii przeciwpancernej i 7 batalii 18 pułku artylerii lekkiej i ruszył właśnie na pomoc, czyli w celu przebicia się do Zambrowa. I początkowo nie było niepowodzenia, ale później ruszyli z miejscowości Śledzie i udało im się zdobyć miejscowość Pruszki w przedmieście Zambrowa. Nawet dotarli do Zambrowa, ale siły niemieckie były tam już dosyć silnie zwarte i odrzuciły ich z powrotem i ta grupa pułkownika Stanka wróciła z powrotem do Czerwonego Boru i wówczas pod naporem sił niemieckich, jak już mówiłem, wycofali się do Bacz, wrócili do Czerwonego Boru i wówczas generał Motwijałkowski, dowódca samodzielnej grupy operacyjnej, nakazał pułkownikowi Koseckiemu oderwać się od nieprzyjaciela i przez Łętownicę Andrzejewo maszerować w kierunku na Nur, gdzie miał znajdować się most na Bułgu w celu jego przekroczenia. Jednak w nocy z 11 na 12 września pancerno zmotoryzowane jednostki niemieckie okrążyły maszerujące na południe dywizję i trzeba było się przez nie przebijać, co się okazało, nie powiodło się. I pułk stoczył wówczas 12 września całodniową bitwę, kilkakrotnie zdobywając miejscowość Srebrny Borek i Łętownica. Raz atakowali Polacy, raz Niemcy. I można powiedzieć, że 13 września wojna dla 30 pułku została zakończona i rozbite pododdziały pozbawione łączności. Niekiedy dowódców szukały prób wydostania się z okrążenia, co niektórym się powiodło. Między innymi pułkownik Stanek pod wieczór z resztkami swego pułku wykonał przebicie się na południe w kierunku Bugu. Nocą wydostali się z niemieckiego okrążenia i podążali przez Paproć Dużą do rejon Zaręb Kościelnych, lecz tam napotkali po drodze zaporę niemiecko-piechoty z 206 dywizji piechoty i zmuszeni zostali do rozproszenia. No z tego okrążenia wydostało się też kilka innych mniejszych grup, między innymi grupa kapitana Adama Łębickiego, który tutaj można powiedzieć
wcielił się w rolę partyzanta i tutaj do końca 1939 roku jeszcze działał na terenie Giełczyna pod Łomżą. Panie pułkowniku, można powiedzieć, że 13 września 1939 roku dopełniła się historia 33 Pułku Piechoty i udział w wojnie. Natomiast rozpoczęła się nieco wcześniej, ale trwała później dłużej. Znakomita peregrynacja i historia dotycząca sztandaru tego pułku to oczywiście rzecz na kolejne spotkanie, by przytoczyć historię, w jaki sposób sztandar 33 Pułku przetrwał do współczesności i można go teraz oglądać w Muzeum Wojska w Warszawie, ale jak powiedziałem, to temat na zupełnie osobną historię. Chciałbym już panu pułkownikowi podziękować i wspomnieć, że nasz gość, podpułkownik Henryk Pestka, jest autorem książki pod tytułem 33 Pułk Piechoty i inne jednostki i instytucje wojskowe w Łomży w latach 1836-1939. Dzisiaj skupiliśmy się tylko na pułku. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać także właśnie o owych innych instytucjach i innych jednostkach, które w Łomży i okolicach funkcjonowały. Dzisiaj dziękuję panu za spotkanie. Ja również dziękuję. Odsyłamy poszczegóły do tejże książki. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.